Witam Państwa serdecznie na konferencji internetowej AgroSimex. Krzysztof Zachaj, dyrektor działu nawozów. Na dzisiejszej konferencji chciałem przybliżyć Państwu temat dobry start roślin po mokrej jesieni. Ubiegły rok stwarzał jesienią wielu sadownikom sporo problemów i tutaj największy problem mieliśmy z nadmiarem wody. Tutaj widzimy, że woda jest jednym z głównych tych czynników wzrostu roślin uprawnych obok światła, nawożenia, ciepła, tlenku węgla. I oczywiście w naszych warunkach klimatycznych co roku mamy inny problem. Rok 2015 stwarzał nam ogromne problemy z suszą. Rok 2017 susza z początku, wegetacji, a jednak okres wrzesień, październik, listopad, kiedy mieliśmy zbiory jabłek, te problemy z nadmiarem wody występowały na dużej części kraju. Pozwoliłem sobie ściągnąć trochę danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat rozkładu opadów. Jak Państwo widzicie, wrzesień był tym miesiącem, gdzie mieliśmy rekordowe opady, bo suma opadów nawet wynosiła ponad 300 mm miesięcznie. A po prawej stronie widzimy na tym slajdzie, jak to, że suma tych opadów w tej centralnym pasie od północy aż po południe kraju, po góry, mieliśmy przekroczoną normę 300% normy wieloletniej. Październik wcale nie był lepszy. Czyli tych opadów też mieliśmy. Na północy najwięcej, ale centralna Polska też tu mieliśmy opady rzędu 100 do prawie 200, kilkudziesięciu milimetrów. Porównując to ze średnią wieloletnią, też widzimy, że ta średnia przekraczała nawet ponad 300% normy wieloletniej. Takie skumulowanie opadów w krótkim okresie czasu spowodowało, że sumując całą jesień, widzimy, że tutaj suma tych opadów też przekraczała nam prawie 300, dochodziła do 240% normy wieloletniej. Suma tych opadów na poziomie tych 300 czy 400 mm w ciągu tych tak krótkiego okresu czasu, kiedy jest już ograniczone parowanie z gleby, są niższe temperatury, powoduje, że nadmiar wody stwarza dużo problemów. Tworzą się coraz częściej zastoiska wodne. Woda powoduje zaburzenia w rozwoju systemu korzeniowego. Mieliśmy trudniejszy rozwój roślin, gorsze pobieranie składników pokarmowych, gorsze zgromadzenie tych składników pokarmowych w pędach, czyli gorsze też przygotowanie niestety do zimy. Dla porównania, tu jest suma opadów z roku 2017. I ta jesień spowodowała, że średnia roczna przekroczyła około 160% normy wieloletniej, ale widzimy, że najwięcej opadów było na północy kraju, w centralnej Polsce, ale to już południowo-wschodnia Polska, jak widzimy, ta suma opadów roczna była tak zbliżona do średniej wieloletniej. Także tutaj końcówka roku nadrobiła wszystkie zaległości z lat poprzednich, kiedy ten deficyt wody, szczególnie po roku 2015, tu widzicie Państwo dla porównania, ten rok 2015, który stwarzał wszystkim sadownikom, wszystkim rolnikom ogromne problemy, jeżeli chodzi o brak wody. Można powiedzieć, że dopiero we wrześniu tamtego roku na znacznej części kraju deficyt wody został wyrównany. Widzicie Państwo, że w roku 2015 zachodnia Polska suma opadów wynosiła około 40-50% tej średniej wieloletniej. Rozkład też był inny, tradycyjnie tutaj rejon Kujawy, rejon Skierniewic, Włocławek, Wielkopolska są te regiony, gdzie ten deficyt wody jest największy. W roku 2015 problemem był deficyt wody, zaburzenia we wzroście roślin, uszkodzeniu uległa struktura wyzokowata gleby, spękania, to nie był odosobniony przypadek, który z reguły oglądamy gdzieś na zdjęciach z Afryki, gdzie ta susza występuje na stałe. Niestety to są obrazki robione na naszych polskich polach. W roku 2017, ale nie tylko, często spotykaliśmy także w 2013, też mieliśmy okresy w czerwcu, intensywne opady deszczu, gdzie ten problem licznych podtopień w sadach występował. W roku 2017, wczesną wiosną, też mieliśmy śnieg stopniających pól. Topniejący śnieg, także nadmiar wody występował, co też jest bardzo groźne, ale też jesienią widzimy ten nadmiar wody, powoduje już niestety bardzo, jeżeli ta woda utrzymuje się w sadzie dłużej, niestety te problemy, które powodują konsekwencje dla roślin są takie, że system korzeniowy po prostu nam się dusi, nie pobiera składników pokarmowych i roślina niestety może dojść do takich obrazków jak tutaj, że część drzew po prostu nam usycha. Co jest ogromnym problemem dla sadownika, wiąże się z ogromnymi kosztami.
Dodatkowo, oprócz uszkodzonych roślin, no każdy nadmiar wody powoduje, że jeżeli trzeba wykonać zabiegi uprawowe, czy to będą zabiegi ochrony, czy tak jak jesienią zabiegi zbioru jabłek, musimy wjechać do sadu, dodatkowo pogłębiamy problem niszczenia struktury bryzałkowatej, uszkodzenia większego jeszcze tej gleby i niestety ten problem w kolejnych latach, kiedy mamy takie obrazki jak tutaj, niestety w kolejnych latach, kiedy podobne problemy z nadmiarem wody wystąpią, niestety one mogą być jeszcze większe. Co się dzieje, jeżeli mamy w sadzie nadmiar wody? Przede wszystkim nadmiar wody, jeżeli te opady są intensywne i ta woda utrzymuje się przez kilka, kilkanaście dni, a czasami i dłużej, to niestety taka sytuacja powoduje nam, że ten nadmiar wody wpływa negatywnie na strukturę bryzałkowatą gleby. Czyli tutaj mamy zachwiany stosunek wodno-powietrzne, osłabiony rozwój systemu korzeniowego, jego aktywność, co za tym idzie wzrost drzew, system korzeniowy nam się po prostu dusi, nie pobiera składników pokarmowych. Dodatkowo nadmiar wody powoduje też uszkodzenia, znaczy zaburzenia w rozwoju życia biologicznego. Obumierają te pożyteczne mikroorganizmy glebowe, bakterie, które wpływają na przemiany azotu czy fosforu, powodując, że też te bakterie no, będą niestety w późniejszym okresie mało aktywne i te wszystkie przemiany biologiczne zachodzące w glebie będą spowolnione i mniej korzystne. Ponadto, jeżeli woda nam stoi długo na polu, czy to będzie sad, czy inne grunty orne, też dochodzi nam do procesów, że zaburzeniu ulegają procesy mineralizacji próchnicy i humifikacji resztek organicznych i niestety dochodzi często do tworzenia tych procesów gnicia, które rozwijają się w warunkach beztlenowych. I to często, szczególnie w okresach tych ciepłych, rzeczywiście ten problem jest bardzo poważny. Dodatkowo w warunkach nadmiaru wody no, giną nam drżownice, które są nie tylko drżownice, wszystkie inne te fauna pożyteczna, która nam zapewnia wytworzenie, tak jak drżownice są bardzo pożytecznymi organizmami glebowymi, zapewniają nam tworzenie kanalików glebowych, którymi woda może przy intensywnych opadach wsiąkać w głąb gleby. Jeżeli ta woda będzie stała, drżownice nam po prostu będą ginęły i tutaj też jest bardzo ogromna strata. No i ten czynnik, który jest jeszcze niezmiernie istotny, powodujący, że nadmiar wody, intensywne opady deszczu powodują nadmierne wymycie składników pokarmowych. Tutaj najbardziej mobilnymi składnikami pokarmowymi są azot, wapń, siarka, magnez. Dodatkowo jeszcze dojdzie ten element, że nadmiar wody utrudnia nam, co już mówiłem wcześniej, wykonywanie zabiegów chemicznych, a wjechanie, każdy zabieg wjechania w pole będzie tylko nam pogłębiał jeszcze problemy degradacji gleby. Stąd też bezpośrednio po ustąpieniu wody, bo jeżeli ta woda stoi, to no tutaj nasze możliwości wykonania jakichkolwiek zabiegów no są praktycznie zerowe. Musimy poczekać, aż naturalnie woda zejdzie. Czasami sadownicy wykonywali jakieś odwierty, żeby gdzieś ta woda, jeżeli można odkopać jakieś, robić kanały odwadniające, żeby ta woda zeszła z pola prędzej, jest to bardzo wskazane. Ale zaraz po ustąpieniu wody powinniśmy rozpocząć te wszystkie działania naprawcze, które będą nam zmniejszały skutki tego nadmiernego zastoiska wodnego. Przede wszystkim warto, czyli tutaj ta woda wpływa nam na degradację struktury bryzałkowatej, czyli tutaj to jest nasze najważniejsze zadanie, żeby tą strukturę bryzałkowatą jak najprędzej odbudować, bo to decyduje o stosunkach wodno-powietrznych, o dobrym pobieraniu składników pokarmowych z gleby, rozwój systemu korzeniowego. I tutaj jakby tak można powiedzieć, że struktura bryzałkowata jest to taki twór, który te gruzełki, tak to się potocznie mówi, czyli one są bardzo istotne dla właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby, dlatego że w małych porach w gruzełkach tworzą się te kapilary, które powodują lepsze podsiąkanie wody w okresach suszy, a duże przestwory między poszczególnymi gruzełkami zapewniają nam wsiąkanie wody w okresie intensywnych opadów. I na glebach z właściwą strukturą gruzełkowatą ten problem nadmiaru wody jest zdecydowanie mniejszy niż na glebach, na których tego typu problemy struktura bryzałkowata została mocno zniszczona, czy czasami no, przez lata pewnych błędów w uprawie, o których za chwilkę powiem, no niestety część sadowników no, nie zadbała. Tym bardziej, że w uprawach sadowniczych nasze możliwości poprawy struktury bryzałkowatej w trakcie założenia sadu no, są mocno ograniczone. Najważniejszą rzeczą byłoby, żeby odpowiednio zadbać o
przygotowanie gleby przed założeniem sadu, wykonać odpowiednie nawożenie, wapnowanie pola, nawożenie organiczne, wykonać głęboszowanie, które też jest bardzo istotnym zabiegiem, dlatego że ta podeszwa próżna, która się wytwarza pod naciskiem pracujących maszyn w polu, gdzie w sadzie wjeżdżamy też w międzyrzędzia kilkadziesiąt razy w sezonie. I przed założeniem nowego sadu taki zabieg powinien być wykonany. Głęboszowanie powinno być wykonane te 3-5 cm poniżej podeszwy próżnej w okresie, kiedy nie ma nadmiaru wody, bo to jest bardzo istotne. Nie można zabiegu głęboszowania wykonywać w okresie, kiedy mamy za dużo wody. Jak mamy rozpatrywać problem podtopienia sadu dla rolnika? Należy tutaj patrzeć na kilka konsekwencji. Przede wszystkim konsekwencje dla gleby, czyli to, co złego się stanie i o tym powiemy za chwilkę. Bezpośrednie zagrożenie dla rozwoju drzew owocowych. Też widzieliście Państwo, że nadmiar wody rzeczywiście może prowadzić do obumierania drzew i z tym są ogromne problemy. No i co możemy podjąć, żeby te działania w przyszłości zminimalizować? Oczywiście tego typu problemy są, często jest tak, że te opady mamy w danej miejscowości, w danym regionie takie same, a problem podtopień występuje tylko na części gospodarstw, tam gdzie były jakieś te popełnione błędy, czy gleba była gorsza, wytworzyła się ta podeszwa próżna i też należy patrzeć na to przez pryzmat ostatnich kilku lat, co zrobiliśmy dla ziemi, dla gospodarstwa, dla tych roślin i teraz co zrobić, żeby te problemy zminimalizować i co zrobić, żeby tych problemów w przyszłości było jak najmniej. My oczywiście to, co powiedzieliście Państwo na początku, te zdjęcia drzew podtopionych, widzimy, co się dzieje na roślinach, jeżeli te problemy wystąpią. Ale tak na dobrą sprawę my nie widzimy, co dzieje się w glebie, jak rozwija się system korzeniowy, co tam się dzieje. I ten obrazek pokazuje nam, że bardzo istotna ta struktura gruzełkowata, która zapewnia dobre stosunki wodno-powietrzne, dobry rozwój systemu korzeniowego, strefy włośnikowej, dobrą wymianę jonową pomiędzy kompleksem sorpcyjnym, roztworem glebowym, a strefą włośnikową, jest to fundament dla powodzenia uprawy każdej rośliny. I tutaj patrząc może przez pryzmat kilku zdjęć, które robiliśmy. To doświadczenie było z produktem Delso, który w 2013 roku testowaliśmy. Akurat rok 2013 w rejonie Skierniewic też były bardzo intensywne opady deszczu. I na części tego sadu, który tutaj był, stała przez około 3 tygodnie woda. I widzicie Państwo na początku, po prawej stronie to zdjęcie. To było zdjęcie wykonane drzewka korzeni, drzewka posadzonego wiosną. Po lewej stronie podlewane delsolem, akurat tutaj, jak ten system korzeniowy się rozwinął. Niestety, to drzewka kontrolne, które nie były podlewane, różnica w budowie systemu korzeniowego na wiosnę czy na jesieni, tam gdzie stała woda, praktycznie są bardzo małe. Takie warunki spowodowały, że ten system korzeniowy młodych drzew jest jeszcze słaby, nie rozwinął się, nadmiar wody spowodował obumarcie części młodych korzeni, niewykształcenie dobrej strefy włośnikowej i rzeczywiście te drzewka później chorowały przez cały okres wzrostu dalszego i były dużo mniejsze niż te nawożone delsolem. Czyli tutaj stosowanie tych produktów, które będą nam stymulowały poprawę żyzności, poprawę życia biologicznego w glebie, tak jak preparat Delsol, który nam stymuluje rozwój bakterii Pseudomonas sputida, które wpływają na pobieranie fosforu, stymulację rozwoju systemu korzeniowego, poprawę jego ochrony przed niekorzystnymi warunkami siedliskowymi, rzeczywiście jest bardzo korzystny. Drugim czynnikiem, który wpływa w największym stopniu na właściwości gleby, ale też i na rozwój, na chemizm gleby, jest odczyn. Jest to temat, który rzeczywiście w Polsce jest chyba największym problemem, jeżeli chodzi o sprawy nawożenia, sprawy poprawy żyzności gleb, dlatego że jak Państwo widzicie tą mapkę, którą Jung od ponad 20 lat z Instytutem Ochrony Środowiska prowadzi taki monitoring chemizmu gleb. Widzicie Państwo, że tych zamiast, wszyscy wiemy, że gleb w Polsce jest około 50% gleb, które mają niskie, są kwaśne i bardzo kwaśne. I niestety tych gleb zamiast ubywać, co roku przybywa. To są takie dane statystyczne, ale tak niestety jest. Oczywiście w każdym sadzie, w każdym gospodarstwie ta sytuacja jest inna. Ona zależy od działań podejmowanych przez sadownika, jak do tego tematu podchodzi, czy dba o tą glebę, bo to jest warsztat pracy, który jest potrzebny dzisiaj i będzie potrzebny w kolejnych latach. Widzicie Państwo, że rzeczywiście województwo mazowieckie jest tym regionem, gdzie
mamy największy udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, a tutaj jest zgromadzonych jednak zdecydowana większość wszystkich upraw sadowniczych w Polsce. I też jednym z powodów, że te problemy z podtopieniami sadów, z częstymi tymi problemami w okresie nadmiernych opadów, rzeczywiście tutaj się skumulowały. Na zachodzie Polski ten problem jest mniejszy, mamy dużo już więcej gleb o lepszym odczynie gleby, powyżej 5,5-6, czyli tych gleb lekko kwaśnych, zbliżonych do 6. Co decyduje o tym odczynie gleby? Wapń, składnik, który jest niezmiernie istotny dla właściwości odczynu gleby. Jest to trzeci co do wielkości, co do ważności, znaczy piąty co do ważności składnik w skorupie ziemskiej. Zawartość wapnia w skorupie ziemskiej wynosi około średnio, patrząc na całą ziemię, około 3,5%. I wapń jest tym składnikiem, który rzeczywiście decyduje nam o tworzeniu struktury gruzełkowatej. Na glebach kwaśnych niestety następuje degradacja chemiczna i rozpad tych struktur minerałów filastych. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych, które Państwo stosujecie. Co za tym idzie, wpływa nam stosowanie poprawy odczynu gleby, wpływa nam też na ekonomikę na uprawy wszystkich roślin. Lepsze wykorzystanie nawozów pozwala nam stosować niższe dawki tych nawozów. Wapń jest niezmiernie istotnym składnikiem budulcowym. Też wpływa nam na rozwój systemu korzeniowego, na budowę wszystkich organów roślin, no i oczywiście na jakość owoców, to co też jest bardzo istotne dla każdego sadownika. No jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. No wapń służy nam do neutralizacji jonów wodorowych, które wpływają nam przede wszystkim na tworzenie tej kwasowości glebowej, ale też w glebach kwaśnych niestety powstają, uruchamiane są w nadmiernych ilościach jony toksyczne dla roślin. Szczególnie tu chodzi o glin, kadm, czyli te pierwiastki czy ołów, które na glebach kwaśnych są pobierane w luksusowych ilościach i przy dużej kumulacji w roślinach, w owocach czy w warzywach rzeczywiście obniżają zdecydowanie ich wartość odżywczą i często mogą powodować, że są problemy ze zbytem tego typu owoców. No i jeszcze bardzo istotna sprawa, na glebach kwaśnych następuje uwstecznienie fosforu. No i drugi element, czyli oprócz tego wpływu dobroczynnego na glebę, wapń, doskonale Państwo wiecie, jest to niezmiernie istotny składnik budulcowy, potrzebny nam do poprawy jakości owoców. Zdolności przechowalniczych wszystkich owoców, ograniczenia pękania owoców, wiśni, czereśni, poprawy trójjędności trwałości malin. I to, co jest bardzo istotne, wapń też jest pobierany w dużych ilościach, ale główna część tego wapnia, nawet do 160 czy 70 kg, na przykład drzewa owocowe, jabłonie, pobierają do budowy organów wegetatywnych. A tylko kilka do 10 kg jest gromadzone w owocach. Czyli tutaj te proporcje są bardzo istotne. Dodatkowo wapń wpływa nam na aktywność enzymów oddechowych, lepsze zdolności przechowalnicze, także też to jest niezmiernie istotne. No i lepsze też, szczelniejsze ściany komórkowe też będą nam poprawiały zdrowotność roślin, chroniąc przed chorobami, szkodnikami. W glebie, na glebach kwaśnych, jak Państwo widzicie, rzeczywiście ten wysycenie kompleksu sorpcyjnego jonami wodorowymi jest bardzo duże. I może dochodzić nawet do 70 kilku procent kompleksu sorpcyjnego będą stanowiły jony wodorowe. Jeżeli uda nam się podnieść pH tych jonów wodorowych, które zakwaszają glebę, będzie dużo mniej, większość kompleksu sorpcyjnego będą zajmowały jony wapnia i pozostałe jony potasu czy magnezu, te, które są już dla roślin bardzo potrzebne. No i oczywiście jeszcze jedna sprawa bardzo istotna, której nie można oderwać od samego problemu podtopień sadów, to jest to, że powinniśmy zawsze, przygotowując pole pod założenie nowego sadu, powinniśmy zadbać o dostosowanie odczynu gleby do wymagań danego gatunku uprawnego. Tutaj jedyne uprawy, które rzeczywiście wymagają gleb kwaśnych i na nich najlepiej rosną, to jest borówka, żurawina, ale wszystkie inne uprawy wymagają już gleb czy lekko kwaśnych, czy zbliżonych nawet do obojętnego, tak jak czereśnia, wiśnia, które najlepiej będą rosły na glebach o pH powyżej 6,5, czyli lekko, nawet bardzo obojętnych. Jabłonie, najlepsze optymalne pH to jest około 6,6,2. Druga rzecz. Wapń wpływa też, proszę Państwa, dobry odczyn gleby będzie nam wpływał na prawidłowe życie biologiczne. To, co jest niezmiernie istotne dla wszystkich roślin, dla przemian biologicznych, dla tej sprawności gleby, dla przemian azotu, fosforu i poprawy tych niekorzystnych warunków glebowych, zmęczenia gleby, to jest dobra sprawność bakterii azotowych, wpływających na przemiany fosforu. Czyli tutaj to najlepsze pH dla tych bakterii to jest około 6, 6,5.
W uprawach rolniczych bardzo istotne dla roślin motylkowych też 6,5. Widzicie Państwo, azotobakter, ten, który wpływa nam na przemianę azotu, wiąże wolny azot, też najlepiej rośnie na pH około 6,5-7,5. Co należy zrobić? To nie tylko mówimy o teraz, co zrobić, jeżeli podtopienia wystąpiły, ale to musi być niestety proces taki cykliczny, wieloletni. O żyzność gleby i jej dobry odczyn musimy dbać cały czas, dlatego że te warunki pogodowe powodują duże wypłukiwanie składników pokarmowych. Na glebach lekkich powinniśmy systematycznie robić analizy gleby, systematycznie wapnować te pola, te gleby. Na glebach lekkich stosujemy nawozy typu węglanowego, wapmak, polkalk. Na glebach kwaśnych, ale te, które mają odpowiednią zawartość magnezu, stosujemy wapniak kornicki na przykład, wapniak jurajski, nawozy na bazie kredy, grade, ekko, galankali, bardzo fajny nawóz, fizjomax czy nawóz na glebach cięższych, tlenkowy, oksyfertli G80. Na glebach ciężkich i średnich, tam gdzie jest mało magnezu, stosujemy oksyfertli 70, 50, 25, nawóz tlenkowy właśnie tutaj na gleby ciężkie. To, co jest bardzo istotne, najlepszym terminem stosowania nawozów wapniowych to jest termin po zbiorach. Od lat, kiedy pracuję w Agrosimexie, a już jest to troszkę czasu, namawiamy Państwa do tego, żeby po zbiorach zawsze wykonać ten zabieg, analizę gleby, wykonać zabieg wapnowania. Wtedy mamy dużo czasu, żeby te nawozy wapniowe wsiąkły w glebę, zaczęły działać w tym okresie spoczynku zimowego. Wtedy jest najlepszy czas. Wiosną często nam tego czasu brakuje, szczególnie kiedy wiosna nam się opóźnia. I tutaj no, często mamy konflikt interesów, co zrobić, które zabiegi wykonać, a też to jest bardzo istotne. Drugim elementem, na który coraz częściej należy zwracać uwagę, jest sprawa dostępności wapnia odżywczego. Niestety gleby w regionie tutaj grójeckim i nie tylko są niestety bardzo ubogie w ten wapń odżywczy. I tu rzeczywiście jest to duży problem, bo często mamy tak, że jest pH dobre, a okazuje się, że zawartości wapnia w tych glebach są rzeczywiście niskie, na poziomie rzędu 200-300, a mieliśmy najniższy przypadek, że w glebach wykonanych, w analizach wykonanych w tamtym roku najniższa zawartość wapnia odżywczego wynosiła poniżej 157 mg na litr gleby. I rzeczywiście wtedy jest duży problem ze wzrostem drzew, ale tak samo z jakością owoców i te problemy rzeczywiście w takich sadach występują bardzo istotnie. Polska, no, proszę Państwa, należy do gleb, gleby nasze są ubogie w ten wapń odżywczy. Znaczy, zawartość wapnia w glebach na tle Europy, widzicie Państwo, wygląda bardzo kiepsko. I tak samo jest z zawartością tego wapnia odżywczego. No, u nas te zawartości średnie kształtują się wapnia 0,38%. Są kraje, tutaj Hiszpania czy Francja, gdzie te zawartości wapnia mają znów inny problem, że są gleby rędzinowe, gdzie pH tych gleb wynosi często 8-9 i to też no, wcale nie są takie proste gleby do uprawy. Zawartości tego wapnia odżywczego na tle Europy, widzicie Państwo, większość Polski to są te gleby, gdzie te zawartości są małe. Jedynie tutaj północno-zachodnia Polska mamy troszkę tych gleb, że te koncentracje zawartości wapnia odżywczego w glebach są zbliżone do tego, co mamy czy w Niemczech, czy we Francji. A to oczywiście należy rozpatrywać to, co jest ogólnie, to też jest taki pogląd na cały problem sytuacji. A też bardzo istotne, każdy musi wykonać analizę gleby w swoim gospodarstwie, żeby móc racjonalnie nawozić, ale też i podejmować dobre decyzje. Bo też jeżeli gleby będą kwaśne, tak jak Państwo widzicie w tym przypadku, gdzie mamy pH 5,1, to są metody wykonywane 5,1 w warstwie ornej, czy obok kropownika 4,5. Widzimy tutaj, że ten problem rzeczywiście jest. Niskie zawartości składników pokarmowych, też niska zawartość wapnia tego odżywczego, bo tutaj 290, czy nawet poniżej 50 mg na litr gleby. Także jest to rzeczywiście ogromny problem. Inne analizy, które też nam pokazują ten problem, ale wyższe pH, zobaczcie Państwo 6,4, 6,3, ale zawartość wapnia odżywczego mimo wszystko w tych glebach jest niska. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że wapń zastosowany w postaci nawozów wapniowych został zużyty do neutralizacji jonów wodorowych. Udało nam się podnieść pH gleb, ale niestety ten wapń nie uległ jeszcze pewnym tym przemianom biochemicznym zachodzącym w glebie i ten wapń no, nie został przetworzony, tego wapnia odżywczego nie przeszedł do roztworu glebowego i rośliny nie mogą z tego wapnia niestety skorzystać. Ale mamy też sytuacje bardzo dobre, że wapnia jest dużo, można by nawet powiedzieć, że jest aż za dużo, bo 3700
to też są takie sytuacje, że już to zaczynają być problemy wtedy przy nadmiarze wapnia, może wpływać negatywnie na pobieranie boru, żelaza, manganu, czyli tych składników pokarmowych, mikroskładników, które są bardzo istotne dla wzrostu roślin. pH 7,5-7,8, też widzicie Państwo, że takie gleby w naszym kraju występują. Jeszcze jeden czynnik, który jest bardzo istotny dla wzrostu roślin i który jest związany z ilością opadów, to jest sprawa wymywania składników pokarmowych. Widzicie Państwo w tej tabelce takie średnie wymycia w ciągu roku w Polsce, czy generalnie jakie są wymycia składników pokarmowych. Azotu średnio jest wymywanego około od 12 do 52 kg, potasu, potas jest relatywnie mało wymywany, na glebach lżejszych ten problem jest dużo większy, a na glebach średnich, cięższych potas jest dosyć silnie wiązany przez kompleks sorpcyjny, te straty są relatywnie małe. Ale jak widzicie Państwo, największe straty wymycia dotyczą wapnia. Tutaj rocznie, przy dużej ilości czy średniej ilości opadów, wymywanego wapnia z gleb Polski czy gleb w Europie, to jest około nawet do 300 kg. Według danych Jungu, które tutaj były publikowane ostatnio, w roku 2017 na większości obszaru Polski te straty wapnia mogły wynosić nawet 350 kg. Czyli tutaj przy tak dużym wymyciu tego wapnia jest problem, że może nam się powiększyć deficyt tego wapnia do odkwaszania, może wzrastać, spadać nam odczyn gleby i w tej sytuacji powinniśmy rzeczywiście zadbać o to dostarczenie wapnia w jak największej ilości, żeby zapobiec obniżeniu pH gleby, a jednocześnie, żeby w dłuższej perspektywie czasu nam nie zabrakło tego wapnia odżywczego. Oczywiście wymycie wapnia powoduje też nam pogorszenie tej właściwości fizykochemicznej gleby, pogorszenie struktury gruzołkowatej, bo wapń tutaj ma kluczowe znaczenie dla tej rośliny. I tutaj doskonałym jeszcze kilka zdań powiem o zastosowaniu wapnia tego odżywczego, bo to jest bardzo ważny temat. W tamtym roku to była też między innymi konsekwencja, wiadomo, uszkodzeń i tych wiosennych przymrozków, ale później tego nadmiaru wody, kiedy w końcowym okresie drzewa nie mogły pobrać dostatecznej ilości wapnia z gleby. Ale musimy zadbać o dostarczenie tego wapnia odżywczego. Czyli tutaj doskonałym produktem jest nawóz ASX CATS, tłuszczaczan wapnia. Nawóz płynny zawierający 9% wapnia. I to jest bardzo fajny obrazek, który nam pokazuje, ile musielibyśmy dostarczyć wapnia w postaci innych nawozów, żeby rośliny mogły z tego wapnia odżywczego od razu skorzystać. Wapń z CATS-u jest pobierany praktycznie od razu, jest łatwo dostępny dla roślin, to jest to nawóz płynny. I tutaj dla porównania, żeby dostarczyć tyle samo wapnia, co dostarczamy w jednym litrze CATS-a, musielibyśmy dostarczyć 130 kg siarczanu wapnia, żeby rośliny mogły z tego wapnia od razu skorzystać. Oczywiście w nawozach wapniowych ten wapń służy nam do neutralizacji jonów wodorowych, poprawy odczynu gleby i dopiero w późniejszym okresie czasu rośliny mogą z tego wapnia skorzystać, który zostanie, nie zneutralizuje jonów wodorowych, rośliny korzystają z jako wapnia odżywczego. CATS ma jeszcze, proszę Państwa, kilka bardzo wyjątkowych funkcji. Dlatego, że ten tłuszczaczan wapnia, czyli ten wzór S2O3, dwa razy wzięte do drugiej, powoduje nam, że ten związek ma bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o właściwości gleby. Wpływa nam na lepszą sorpcję, czyli w okresach suszy, lepsze podsiąkanie wody z głębszych warstw gleby. Wpływa nam też wapń na strukturę gruzołkowatą gleby. To, co bardzo istotne, zmniejsza nam straty azotu. No i oczywiście wapń i siarka to są dwa niezmiernie ważne składniki pokarmowe. Czyli tutaj i wapń, brakuje wapnia, siarka też dzisiaj jest już składnikiem bardzo istotnym dla przemian azotu. Czyli tutaj dostarczanie tej siarki też jest niezmiernie istotne. No i bardzo jeszcze ważna funkcja, uwalnianie składników pokarmowych. Poprzez połączenia ten jon tłuszczaczanowy łatwo wchodzi w reakcję z jonami potasu, magnezu czy żelaza, powodując, że te składniki pokarmowe są dużo łatwiej pobierane przez rośliny i też dodatkową zaletą jest to, że też te składniki pokarmowe są wybierane z kompleksu sorpcyjnego przez jon tłuszczaczanu. I w naszych warunkach może ten problem jest relatywnie mały, czy bardzo sporadycznie występuje w lata suche, ale to, co jest najbardziej istotne, ten nawóz też zmniejsza nam zasolenie gleb. To już mówiłem o tym, szybsze pobieranie, rośliny zużywają dużo mniej energii do pobrania tłuszczaczanu wapnia niż innych związków siarki czy wapnia, co jest szczególnie istotne wczesną wiosną, kiedy tej energii brakuje. Roślina przy osłabionym systemie korzeniowym, kiedy mamy niskie temperatury, no,
ta energia jest bardzo istotna, żeby można wykorzystać ją do innych procesów życiowych, do syntezy chlorofilu chociażby. I tutaj pobranie, mniejsze zużycie energii na pobranie jonów siarczanowych będzie nam tutaj poprawiało wykorzystanie tej energii do innych procesów życiowych, zapewniając lepszy wzrost roślin. To, co jeszcze bardzo istotne, tu już mówiłem o tym, lepsze, szybkie łączenie z innymi składnikami pokarmowymi, czyli potas, magnez, żelazo, tak samo inne mikroskładniki pokarmowe. Tutaj to jest sprawa, że to, co już mówiłem, że jon siarczanowy zastosowany w formie oprysku doglebowego wczesną wiosną lub poprzez fertygację będzie nam wpływał też na poprawę dostępności składników pokarmowych typu potas, magnez czy żelazo, dlatego że część tego wapnia siarczanu przechodzi nam do kompleksu sorpcyjnego, wypierając z kompleksu sorpcyjnego do roztworu glebowego te jony, które są łatwo dostępne dla roślin. Większość wapnia zostaje w roztworze glebowym, będąc od razu dostępna dla roślin. I jeszcze to, co jest bardzo istotne, siarczan wapnia jest stabilizatorem azotu. Ma takie, oprócz tych funkcji odżywczych wpływających na właściwości gleby, też wpływa nam na pobieranie azotu. Jak Państwo widzieliście na pierwszym slajdzie, azot jest tym kluczowym składnikiem odżywczym. Straty azotu w naszych warunkach wynoszą często 20-30%. Tiosiarczan wapnia zastosowany wczesną wiosną poprawia nam, zmniejsza straty azotu azotonowego, zapobiegając jego wypłukaniu w głąb gleby, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze ta wegetacja na dobre nam nie ruszy. Jeżeli stosujemy nawozy typu RSM czy mocznik, opóźniamy troszkę, szczególnie w uprawach o długim okresie wegetacji, a do takich też jabłonie często należą, gdzie często słyszymy, że we wrześniu mamy sporo telefonów od sadowników, co zrobić, bo jabłka nam nie urosły, bo troszkę za mało azotu. Wczesną wiosną boimy się dać większe dawki azotu, bo czekamy, co będzie, czy nie przemadzą nam owoce, kwiaty, czy będzie dostateczna ilość owoców, a później często nam tego azotu brakuje, także zastosowanie tego produktu też dodatkowo będzie nam zapewniało lepsze zaopatrzenie roślin w azot. Bardzo ważna sprawa, przede wszystkim nawóz wapniowy, ale ma pH lekko kwaśne, zbliżone do obojętnego 6,5, co jest niezmiernie istotne dla producentów borówki, gdzie ten nawóz też bardzo dobre efekty powoduje, dostarczając wapnia. Także podsumowując, to co już powiedziałem wcześniej, poprawa żyzności gleby, poprawa struktury gruzełkowatej, dostarczenie wapnia i siarki, lepsza infiltracja wody, zmniejszające poprawa dostępności składników pokarmowych, żelaza, magnezu, fosforu dla roślin uprawnych. No i mniejsze zasolenie gleb. A, to drugi raz. Jak stosować tiosiarczan wapnia CATS? Kilka form możemy zastosować. Oprysk gleby, to co polecamy, szczególnie w tym roku polecam wczesną wiosną zastosować oprysk gleby 5 do 20 litrów na hektar, belką herbicydową. Nawożenie doglebowe razem z RSM-em też w tym roku polecamy ten zabieg w uprawach sadowniczych. 10 litrów KATSA na 100 litrów RSM-u, nawożenie dolistne, ale to, co osobiście najbardziej polecam, dzisiaj mamy nadmiar wody, ale nie wiemy, jaki będzie przebieg pogody, jaka będzie zawartość, jakie będą opady w maju, czerwcu czy w lipcu i wtedy fertygacja u nas, jeżeli będzie taka potrzeba, doskonały nawóz do fertygacji, przemiennie z innymi nawozami typu Rosasol, super źródło wapnia i siarki. I przechodzimy teraz do drugiego tego filara żyzności gleby, czynnika, który nam wpływa w ogromnym stopniu na wzrost roślin, na wykorzystanie składników pokarmowych, czyli do żyzności gleb, zawartości próchnicy. No, gleby polskie, proszę Państwa, są na tle innych krajów Unii Europejskiej relatywnie ubogie w próchnicę, a województwo mazowieckie no, jest niestety jednym z tych, w których ta zawartość próchnicy jest jedną z najniższych. 1,94 średnia zawartość, ale tak jak spojrzymy tu na ten, to jest około 60% gleb. To są gleby, które są 66%, to są gleby, które mają poniżej 2% próchnicy. My robiąc analizy naszym klientom, sadownikom, często robimy analizy na zawartość próchnicy i niestety udział gleb, które mają niską zawartość próchnicy, poniżej 2% w tych rejonach typowo sadowniczych, niestety jest jeszcze niższy. Dlatego, że nawet z naszych kiedyś analiz robiliśmy kilka lat temu, tych gleb, które mają poniżej 2% próchnicy, było nawet ponad 75%. Co się dzieje z tą próchnicą? No niestety, w uprawach sadowniczych nie jesteśmy w stanie zadbać dobrze o dostarczenie substancji organicznej, żeby zrównoważyć te procesy mineralizacji próchnicy, które zachodzą przez cały czas, i humifikacji resztek roślinnych. Dlatego, że sad rośnie w jednym miejscu przez kilkanaście lat,
Nie stosujemy praktycznie nawozów organicznych, bo ich nie ma, czy stosujemy je w bardzo ograniczonym stopniu. A tutaj patrząc na przebieg ostatnich zim, kiedy nam gleba zamarzała bardzo krótko lub czasami były zimy, że prawie ta gleba nie zamarzała, cały czas w glebie zachodzą procesy mineralizacji próchnicy i tu widzicie Państwo, że według badań Jungu rocznie w Polsce jest traconych od 0,36 nawet do 600 kg próchnicy ulega mineralizacji. Ten proces humifikacji resztek próchnicznych, tworzenia próchnicy niestety nie rekompensuje nam tych strat, które powstają. Dlatego niezmiernie istotne jest, żeby o tą próchnicę dbać, bo jest to filar żyzności gleby, ten filar warsztatu pracy państwa, dla państwa dzieci i tutaj no, jest to niezmiernie istotne. Wiadomo, że my w jednym roku nie jesteśmy w stanie poprawić zawartości próchnicy w glebach, bo jest to niemożliwe. Jest to proces wymagający konsekwencji w działaniu, wymagający cierpliwości i no, niestety pewnych wydatków. Dlaczego próchnica jest tak istotna? Dlatego, że wpływa na te właściwości fizyko-chemiczne gleby, poprawia strukturę gruzełkowatą, jest takim lepiszczem razem z wapniem, jest doskonałym lepiszczem dla tworzenia struktur gruzełkowatych i to, co bardzo istotne, że związki próchniczne są doskonałe, mają bardzo wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet pięciokrotnie więcej wody niż same ważą. Jest to też i na takie problemy z nadmiarem wody na glebach żyznych wysokopróchnicznych na pewno występują próżniej niż na glebach tych cięższych, ale które mają niską zawartość próchnicy, mają słaby odczyn gleby. I to jest bardzo istotne na glebach lekkich, bo wtedy na takich glebach wysoka zawartość próchnicy czy wyższa będzie nam zapewniała lepszy dostęp wody dla roślin, nawet w okresach suszy. To, co bardzo istotne, próchnica poprawia zasobność gleb. Związki próchnicy mogą zgromadzić nawet 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna, czyli tutaj na glebach próchnicznych stosując nawozy mineralne, te nawozy mineralne są dłużej dla roślin dostępne. I to jest bardzo ważna funkcja, bo pozwala nam to obniżyć zezwanie koszty nawożenia. No i to, co bardzo istotne, na glebach próchnicznych o dobrej zawartości próchnicy kwasów humusowych mamy dobre właściwości ustabilizowane z odczyn gleby. Czyli tutaj takie problemy jak nadmierne wymycie wapnia będzie dużo mniejsze niż na glebach, których zawartość wapnia jest dużo mniejsza. No i to, co jeszcze istotne, podobnie jak wapń, kwasy humusowe, próchnica są niezmiernie istotnym czynnikiem stabilizującym rozwój całej flory glebowej, ale tak samo i rozwój tych mikroorganizmów, czyli dżownic, które są tutaj niezmiernie istotne, żeby te gruzełki tworzyć w glebie. I te kanaliki, które będą nam pozwalały odprowadzić nadmiar wody. To, co już mówiłem, doskonałe właściwości buforujące, właściwości poprawiające rozwój, tworzenie struktury gruzełkowatej, ale tak samo i właściwości, które nam zapobiegają nadmiernemu wymywaniu składników pokarmowych. Po lewej stronie widzicie Państwo na glebach ubogich w próchnicę. Widzimy, że przy dużej ilości opadów te składniki pokarmowe, szczególnie azot, wapń czy magnez i siarka, są szybko wymywane poza zasięg systemu korzeniowego na glebach o dobrej zawartości próchnicy. Widzimy, że te mamy strukturę gruzełkowatą, dobre stosunki wodno-powietrzne i te składniki pokarmowe są dla roślin zdecydowanie dłużej dostępne niż na tych glebach ubogich w próchnicy. Z racji tego, że w regionach sadowniczych są problemy ze stosowaniem obornika, to oczywiście polecamy produkty, które nam obornika stricte jako takiego nie zastąpią, ale które nam dostarczą tą najcenniejszą część, która jest niezbędna do budowy próchnicy, czyli dostarczamy kwasy humusowe, które są takim jądrem tworzenia próchnicy. Jednym z produktów, które polecamy, jest tutaj znany Państwu pierwszy produkt, który wprowadzaliśmy w Agrosimexie do poprawy żyzności gleby, nawóz Rosa Humus. Nawóz, który zawiera 85% kwasów humusowych, potas, żelazo, bardzo aktywne leonardyty, także tutaj doskonały produkt, który właśnie służy nam do poprawy żyzności gleby i poprawy życia biologicznego. To, co bardzo istotne, Rosa Humus wpływa nam na poprawę struktury gruzełkowatej gleby, poprawę życia biologicznego, ogranicza nam straty składników pokarmowych, no i jest takim magazynem życia, dlatego że te wszystkie elementy składają się na zapewnienie dobrego wzrostu roślin. Budowa struktury gruzełkowatej. To już o tym mówiłem, tak króciutko, lepsze stosunki wodno-powietrzne, czyli tutaj na glebach zasobnych kwasy humusowe, tam gdzie dostarczamy Rosa Humus,
zapobiegamy pękaniu wody, zmniejszone jest parowanie, także nie tworzy nam się skorupa, nie ma pękania gleby i te straty wody są dużo mniejsze i zdecydowanie lepsze stosunki wodno-powietrzne. Drugą rzeczą jest to życie biologiczne. Przez kilka lat robiliśmy badania, czy rzeczywiście to, co dostałem informację od producentów tego nawozu, rzeczywiście nam się potwierdza. Jak Państwo widzicie, jedno z doświadczeń, które robiliśmy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie rzeczywiście zastosowanie Rosa Humus, robiliśmy analizy całego kompleksu sorpcyjnego, analizy gleby pod kątem życia biologicznego. Liczebność wszystkich mikroorganizmów glebowych była 5, prawie 6 razy wyższa tam, gdzie był stosowany Rosa Humus, niż tam, gdzie ten Rosa Humus nie był stosowany. Aktywność tych mikroorganizmów, bakterii Azotobacter, Nitrosomonas, czy Pseudomonas, czy Putida fluorescens, była zdecydowanie większa niż na kontroli. No i ten magazyn życia, czyli tutaj przemiana właściwości chemiczne gleby, kwasy humusowe, neutralizacja pH, czyli nie mamy takich problemów, że przy dużej ilości opadów będzie szybki spadek tego pH. Próchnica, kwasy humusowe rzeczywiście nam stabilizują, pomagają w utrzymaniu prawidłowego odczynu gleby przez długi okres czasu. Przemiany składników pokarmowych do form dostępnych dla roślin. No i chelatowanie, kwasy humusowe są doskonałym chelatorem czy kompleksonem składników pokarmowych, zapobiegają antagonizmowi w glebie, uwstecznianiu tak samo fosforu, co też jest niezmiernie istotne dla przemian tego składnika. No i sprawa azotu. Mówiłem tutaj, że ten azot jest tym składnikiem, który jest bardzo mobilny w glebie i widzieliście Państwo na jednym ze slajdów, że straty azotu w normalnych latach wynoszą nawet ponad 50 do 60 kg na hektar. Na glebach żyznych, zasobnych w próchnicę, w kwasy humusowe, straty tego azotu azotanowego są dużo mniejsze niż na glebach, które mają niską zawartość próchnicy kwasów humusowych i z reguły ten azot azotanowy jest zatrzymywany w tej warstwie ornej czy podornej, zaś w strefie zasięgu systemu korzeniowego, czyli rośliny mogą z niego jak nie od razu, to w późniejszym okresie czasu skorzystać. Na glebach lekkich te straty azotu są duże, i później rzeczywiście to wymycie jest niestety bardzo, bardzo duże. W Polsce według danych z różnych instytutów czy uczelni straty azotu globalnie, który jest wymywany w głąb gleby do wód gruntowych czy do spływa, wynoszą nawet od 100 do 200 tysięcy ton czystego azotu. Takie są straty, jeżeli chodzi o globalną ilość tego składnika wymywanego. Także zadbanie o to, żeby było jak najmniejsze wymycie, jest niezmiernie istotne także z racji ochrony środowiska i no z racji, powiedzmy, ekonomiki nawożenia i opłacalności uprawy każdej rośliny. Dodatkowo kwasy humusowe też nam wpływają na lepsze pobieranie fosforu, jego dostępność, mniejsze straty, mniejsze blokowanie fosforu na glebach kwaśnych, tam gdzie będzie dostarczone kwasy humusowe. No i oczywiście kwasy humusowe dzięki tym swoim właściwościom dla gleby mają też ogromną, korzystnie wpływają na rozwój systemu korzeniowego. Tutaj akurat na przykładzie jedno z naszych doświadczeń na truskawce, gdzie posadzone sadzonki były wiosną i po na jesieni badany system, widzicie Państwo, jaka jest różnica. Czyli tutaj stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, dobry rozwój korzeniowy, system korzeniowy zapewnia nam dobry wzrost, pobieranie składników pokarmowych i rozwój roślin. Bardzo istotna sprawa, jak stosować Rosa Humus. Jest to nawóz stały w proszku, czarny proszek, jak Państwo, myślę, przynajmniej część z Państwa wie. Bardzo ważna sprawa, żeby uniknąć jakichś problemów czasami przy twardej wodzie. No, były różne sytuacje, że ktoś narzekał, nieumiejętne zastosowanie. Czyli bardzo ważna sprawa, wlać wodę do wiadra, beczki, wsypać nawóz, do nie mieszać, zostawić i dopiero później przez sito wlać do pryskiwacza. Nawóz można stosować także z RSM-em w uprawach, to jest szczególnie popularne w uprawach rolniczych, czy do nawożenia dolistnego też w uprawach rolniczych razem z mocznikiem. Oprócz tego no, takim głównym sposobem aplikacji Rosa Humusu jest jednak ten zabieg w formie oprysku doglebowego, który nam zapewnia, czyli wczesną wiosną tego lub bardzo późną jesienią. W tym roku, jeżeli tylko pogoda pozwoli, skończy nam się ten okres mrozów, bardzo wczesną wiosną będzie można wjechać na pole, wykonać w tych sadach, w których były problemy, był okresowy nadmiar wody. Nawet jeżeli woda nie stała, to wykonać zabieg oprysk gleby belką herbicydową Rosa Humus plus Delsol, doskonały zabieg. No i lub późną jesienią, co też bardzo polecam. Z racji tego, że to co już mówiłem, w naszych regionach sadowniczych, no tego obornika nie ma, produkcja zwierzęca jest mocno ograniczona,
Wprowadziliśmy w tym roku do sprzedaży nawóz Petro 330 ST Bio, więcej niż zwykły nawóz. Nawóz, który jest to produkt na bazie obornika bydlęcego, ale zawiera dodatkowo ekstrakt z alg morskich, z trzech Ascochylum nodosum, laminaria, fucus. Dodatek tego ekstraktu będzie też, oprócz dostarczenia kwasów humusowych, substancji organicznej, będzie nam tutaj stymulował rozwój systemu korzeniowego, co szczególnie w tej sytuacji, kiedy mieliśmy nadmiar tej wody, wiele plantacji, wiele sadów jest mocno osłabionych. Każde zabiegi pobudzające rozwój systemu korzeniowego będą korzystne. Dodatkowo też ten produkt zawiera, oprócz obornika, kwasy humusowe, czyli tutaj bardzo fajny, wzbogacony produkt, który będzie nam zapewniał dobry rozwój systemu korzeniowego, będzie stymulował jego rozwój, dobre pobieranie składników pokarmowych, no i też będzie wpływał nam na pobieranie składników pokarmowych zastosowanych w nawozach mineralnych, dlatego że ten kwas alginowy czy kwasy humusowe pełnią tą funkcję chelatora kompleksonu, zmniejszając antagonizm poszczególnych składników pokarmowych. Nawóz zastosowany będzie nam stwarzał ten parasol taki ochrony dla roślin. Zalecane dawki to są od 400 do 1 tony na hektar. Nawóz zawiera azot, fosfor, wapń, siarkę, węgiel i 11% kwasów humusowych i fulwowych. Także bardzo ciekawy produkt, który w tym roku możemy Państwu naprawdę polecić. I tak na zakończenie, żeby podsumować to, co Państwu powiedziałem, takie zalecenia, które ja osobiście wszystkim naszym klientom i na wszystkich konferencjach, które prowadziliśmy, polecamy. Czyli w tych sadach, których jesienią nie zostały zastosowane nawozy wapniowe, teraz bardzo wczesną wiosną zastosować nawozy wapniowe. Czy to wapniak kornicki, wapniak jurajski, czy Fizjomax, czy inne produkty, ale te zabiegi wapniowe są bardzo istotne. Dlatego, że widzieliście Państwo, że straty tego wapnia są bardzo duże, i tutaj należy zadbać o to, żeby uniknąć nam tych dalszych problemów, które będą ewentualnie się mogły zdarzyć, jeżeli takie opady wystąpią. W sadach, których jesienią nie zastosowano rosa humusu, polecam ten zabieg, szczególnie dlatego, że dostarczenie kwasów humusowych, połączenie z Delsolem, z tym produktem, który stymuluje nam życie biologiczne, rozwój bakterii Pseudomonas sputida, też będzie nam doskonale stymulowało rozwój systemu korzeniowego. Przerabialiśmy te zalecenia, polecaliśmy w poprzednich latach, kiedy były stosowane, mieliśmy opady w 2011 roku, w lipcu bardzo mokry rok, 2013. Polecanie tych produktów po ustąpieniu wody bardzo korzystnie wpływało na poprawę kondycji roślin. I jeżeli tutaj też polecam, jeżeli nie rosa humus, to też prowadzić do programów nawożenia ten nawóz Petro 330 ST Bio. Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby dostarczyć roślinom ten wapń odżywczy, to co jest istotne. Bo w tamtym roku rzeczywiście mieliśmy dużo problemów z jakością owoców, z jego pobieraniem, z pobieraniem tego wapnia, i tutaj dostarczenie tego wapnia odżywczego do tego, żeby pobudzić system korzeniowy, jest niezmiernie istotne. Czyli wczesną wiosną zastosować opryzg gleby nawóz ASX CAS plus RSM lub sam CAS, opryzg gleby, później systematyczna fertygacja 1 do 5 zabiegów. No i to, co bardzo istotne, w związku ze słabszym pobieraniem składników pokarmowych w poprzednich latach i zgromadzeniem tych składników pokarmowych, szczególnie azotu, fosforu, potasu w pędach, bo jeżeli mieliśmy jesienią już nadmiar wody i brak słońca, to też jest bardzo istotne, bo żeby rośliny mogły pobierać składniki pokarmowe, musi być dostatek słońca, żeby zachodził proces transpiracji, z którym, z tym ciągiem transpiracyjnym, rośliny pobierają z gleby składniki pokarmowe. Składniki pokarmowe w wodzie były rozpuszczone w bardzo niskich stężeniach, ale niestety transpiracja jesienią była mała i zdolności, osłabiony system korzeniowy plus mała transpiracja, zgromadzenie tych składników pokarmowych było niestety dużo, dużo mniejsze niż w poprzednich latach. Dlatego też zadbać o dobre nawożenie azotem. Oczywiście najlepiej byłoby wykonać analizy gleby, jeżeli ktoś nie robił na jesieni tych analiz, ale teraz już może na to zabraknąć czasu, bo nie mamy teraz możliwości do pobrania próbek gleby, ale też to, co bardzo istotne, wcześniej wejść z nawożeniem, nawozami wieloskładnikowymi. Tutaj szczególnie na glebach, jeżeli Państwo macie analizy gleby, na glebach, które mają mniejsze zawartości, są bardziej ubogie w fosfor, czyli niskie zawartości lub średnie, polecamy Rosafert 12, 12, 17. A jeżeli Państwo wiecie, że Wasze gleby są zasobne w fosfor, wystarczy, doskonałym nawozem będzie Rosafert 15, 5, 20, który dodatkowo zawiera 0,5% boru. I też tutaj jest to bardzo istotne, żeby także tego boru roślinom dostarczać.
Jeżeli ktoś stosował nawozy pojedyncze typu siarczan potasu czy sól potasowa jesienią w starszych sadach, to zachęcam do tego, żeby bardzo wczesną wiosną zastosować nawożenia azotowe w postaci salmagu z borem czy tutaj saletra, po to, żeby ten azot rośliny mogły skorzystać, bo z początku skorzystają z tego azotu, który zgromadziły, ale żeby nie doszło do sytuacji, że tego azotu po prostu nam za wcześnie zabraknie. No i tutaj jest to, co jest bardzo istotne, czyli ten zabieg, który wykonujecie Państwo od lat, który polecamy i który już na trwałe weszły do zaleceń, do programów nawożenia, czyli wykonanie od momentu ruszenia wegetacji tych zabiegów, które będą nam stymulowały rozwój liści, po to, żeby liście były sprawne, też będą wytworzona będzie większa siła ssąca dla roślin, będzie dochodził sygnał stymulacji systemu korzeniowego do lepszego pobierania składników pokarmowych. Czyli tutaj w fazie mysiego łóżka wykonać zabiegi nawozami cynkowymi, cynk, nawozy tutaj potasowe, które będą wzmacniały do regeneracji ewentualnych uszkodzeń mrozowych, czyli tutaj saletra potasowa w tym okresie bezlistnym, siarczan potasu, doskonały nawóz, też bardzo polecamy właśnie z tego względu, że on jest tak samo jak CATS, też oni zużywają dużo mniej energii do pobrania tych składników pokarmowych. No i oczywiście nawozy, które też, jak pokażą nam się już pierwsze listki, nawozy, które stymulują proces fotosyntezy, czyli tutaj szczególnie ASX Tytan polecamy i ASX Krzem, który szczególnie, jeżeli by wystąpiły jakieś problemy z niskimi temperaturami, podobnie jak było w tamtym roku, doskonały produkt, który nam będzie tutaj poprawiał rozwój liści, zmniejszał ten stres termiczny. No i powtórzenie pąków kwiatowych, zadbać o dobry rozwój tych pąków kwiatowych, czyli nawozy, które od lat polecamy Państwu, Albex, nawozy stymulujące procesy kwitnienia, lotność pyłku, plus nawozy borowe i nowy produkt Maral, który w tym roku wprowadzamy do sprzedaży. Ponieważ tutaj już mamy pierwsze pytania, to już na tym chciałem zakończyć tą moją prezentację. Mam nadzieję, że coś Państwu się przyda. Tutaj widzę, mamy już pierwsze pytania na czacie. Kiedy wykonać pierwsze zabiegi poprawiające żyzność po podtopieniu? Na to pytanie już tak na dobrą sprawę odpowiedziałem Państwu, czyli wczesną wiosnę, jeżeli tylko da się wjechać w pole, nawet jak skończą nam się te duże mrozy, tu w centralnej Polsce śniegu praktycznie nie ma. Jeżeli będą temperatury bliskie zera, będzie można wjechać w pole, nawet będą wstawały lekkie przymrozki w ciągu nocy. Te zabiegi, czy to nawozy wapniowe, czy nawozy Petro, czy tutaj oprysk rosa humusem, warto wykonać jak najwcześniej. Właśnie po to, żeby przy wilgotnej glebie te nawozy mogły wsiąknąć i mogły rzeczywiście działać, stymulować nam rozwój systemu korzeniowego. Jak przygotować glebę po podtopieniu pod nowy sad? Tutaj jest to proces oczywiście długotrwały i jeżeli takie problemy mieliście Państwo nie tylko w tym roku, ale w tym sadzie występowały w poprzednich latach, kiedy były to okresy podtopień, no to oczywiście ja bym radził wszystkim sadownikom, żeby nie robić przygotowania gleby pod sad w ciągu jednego sezonu, bo to jest proces złożony, czyli zrobić analizy gleby, zadbać o poprawę odczynu gleby. No i to, co bardzo istotne, wykonać zabieg głęboszowania. Mówiłem już o tym, bardzo ważny zabieg, który nam zniszczy tą strukturę, znaczy warstwę płużną, która nam często zapobiega, uniemożliwia wsiąkanie wody w głębsze warstwy. I tutaj ten zabieg powinien być w takim okresie wykonany. No jeżeli jest możliwość, to w zespole tym uprawek przygotowujących pole powinniśmy stosować nawozy zielone, jeżeli nie mamy obornika, czyli gorczyca, facelia. Warto tego typu uprawy zastosować, wtedy dostarczamy substancję organiczną, poprawiamy strukturę gruzakowatą gleby i mamy czas, żeby też wykonać zabiegi wapnowania i w ten sposób podnosimy, przygotowujemy zdecydowanie lepiej pole pod nowy sad, który nam na pewno odwdzięczy się za to dobrym wzrostem. Kiedy i jakie dawki azotu stosować? Tak jak powiedziałem, dawki azotu, no oczywiście uprawy sadownicze mają relatywnie niskie wymagania co do azotu w porównaniu do upraw rolniczych, bo jest to tam 80-100 kg azotu, w przypadku jabłoni tak my polecamy, ale oczywiście najlepiej byłoby zrobić analizę gleby na zawartość azotu wczesną wiosną. No mogę powiedzieć tak, że z tych analiz, które wykonywaliśmy jesienią, zawartości z analiz, które były pobierane w listopadzie czy nawet w grudniu, zawartości azotu mineralnego, tego azotonowego, były bardzo niskie. Mieliśmy najniższy przypadek, to było 4 mg azotu na litr gleby, czyli to jest zawartość, która do tych
100 kg, no dużo nam brakuje. Czyli to, co mówiłem wcześniej, jeżeli były podtopienia, czy była nawet, że nie było podtopień, ale ta gleba była nasączona jak gąbka, to rzeczywiście ten azot warto stosować bardzo wczesną wiosną, przed ruszeniem nawet wegetacji. Tutaj najlepiej zastosować nawozy saletrzano-amonowe, dlatego że w momencie ruszenia wegetacji ten nawozy saletrzane, one będą już w glebie czekały na roślinę. Takie zalecenia od lat praktykuje się w uprawach rzepaku, który azot musi czekać i z racji tego, że tak jak mówiłem, drzewa z reguły korzystają z tego azotu na początku, który jest zgromadzony w pędach, po tamtym roku te ilości są mniejsze i musimy wcześniej wejść z azotem. Pierwsza dawka azotu powinna wynosić 20-30 kg na hektar. Wiadomo, tutaj nigdy nie polecimy zastosowania do 40 gramów azotu, całego azotu na starcie. I oczywiście część azotu wnosimy w nawozach wieloskładnikowych, Rosafet czy innych, czy Jaramila Complex, czy tutaj Fructus, czy inne produkty, ale i to trzeba zbilansować. Jeżeli tego azotu, te zawartości potasu są relatywnie niskie, no to wtedy dawki azotu możemy tylko dać w tych nawozach, a jeżeli musimy, niewielkie dawki nawozów NPK stosujemy, warto zastosować też i ten Salmag z borem, o którym już mówiłem, z racji tego, że też ten nawóz dostarczy nam bor, który też jest niezmiernie istotny dla budowy strefy włośnikowej systemu korzeniowego. Kolejne pytanie, w jakim terminie stosować Delsol, jakie dawki? Delsol najlepiej stosować w formie oprysku doglebowego wczesną wiosną razem z rosahumusem. Rosahumus do oprysku sadów polecamy w dawce 3 kg na hektar, Delsol 1 litr na hektar, w zaleceniach mamy 1-2, ale osobiście polecam 1 litr na hektar. Ta dawka w zupełności wystarcza do tego, żeby pobudzić rozwój pożytecznych mikroorganizmów z rodzaju Pseudomonas putida, które wpływają nam na przemiany fosforu, a dodatkowo stymulują ten rozwój systemu korzeniowego, produkują antybiotyki, fenazynę, które też tutaj będzie nam chroniła ten system korzeniowy przed nadmiernym atakiem patogenów, gdzie w sytuacjach nadmiaru wody grzyby chrobotwórcze, te glebowe, bardzo intensywnie się rozwijają. Kolejne pytanie, czy można podać Delsol poprzez fertygację? Tak. Wczesną wiosną 1 litr na hektar, tutaj doskonale produkt, jest to płynny, super się rozpuszcza, także nie ma żadnego problemu, możemy połączyć Delsol z nawozami, nawet z rosasolami, jeżeli byśmy robili fertygację, także też tutaj doskonale to się sprawdzi. Czy można zakwaszać glebę? No jest to temat, który generalnie dotyczy prawdopodobnie borówki, ale do zakwaszania gleby stosujemy, to wszystko zależy od tego, czy robimy ten zabieg przygotowując pole pod założenie plantacji, wtedy najlepszym nawozami są nawozy na bazę siarki. Wigor zawierający 90% siarki, czy siarka mielona. Przy czym należy pamiętać, że te nawozy, no niestety siarka ulega powolnemu rozkładowi, ona będzie stopniowo zakwaszała nam glebę. Można też wykonać oprysk gleby nawozami zakwaszającymi, chociażby Insol pH w dawce 40 litrów na hektar wykonać tutaj i to jest najlepiej połączyć. Takie zabiegi siarka na całą powierzchnię pola, wykonanie oprysku gleby Insolem pH, który będzie działał nam szybko, ale jeden zabieg na pewno nam nie zakwasi gleby, nie obniży nam tego pH o pół czy jedną jednostkę. I wtedy połączenie tych dwóch form jest bardzo istotne. Oczywiście tutaj też poprzez, jak będziemy robili fertygację, też możemy zakwaszać ciecz roboczą, stosując czy Insol pH, czy Pekacit, czy nasz Rosafos, które też będą tutaj nam powodowały zakwaszenie gleby pod kropownikami. Kolejne pytanie, kiedy wykonać pierwszy zabieg CATS? Tak jak powiedziałem, z racji tego, że w tym roku po tej jesieni mokrej, osłabionym systemie korzeniowym, kiedy da się wjechać w uprawy sadownicze jak najwcześniej, przed ruszeniem wegetacji, po to, żeby ten wapń w glebie był, żeby czekał już na rośliny, kiedy ruszy nam system korzeniowy, ten wapń będzie nam wpływał też na dostęp do silnych składników pokarmowych i też rośliny będą z tego wapnia mogły od samego startu korzystać, bo tak jak mówiłem, widzieliście Państwo, wapń to jest około, w masie korzeni to jest około 1% suchej masy korzeni stanowi wapń. Także też musimy zadbać, żeby ten wapń był od samego startu, od momentu ruszania wegetacji. Czy rosahumus można stosować do listnie, jaka dawka? Tak, rosahumus też może być stosowany do listnie i my ten zabieg polecamy, proszę Państwa, szczególnie w uprawach rolniczych, gdzie stosujemy go w dawce 250-300 gram.
W uprawach sadowniczych rosahumus też polecamy, tylko z racji tego, że jest to nawóz, który ma tą ciemną, czarną barwę, nawet przy tak niskich dawkach jak 150-200 gram, no może tutaj troszkę nam brudzić owoce czy coś w tym rodzaju. Dlatego 150 gram na hektar, większa ilość wody, na początku wzrostu owoców połączyć z innymi nawozami dolistnymi, z nawozami typu rosasol czy siaczanem magnezu, doskonałe połączenie. Kwasy humusowe wpływają nam na lepsze pobieranie składników pokarmowych, wzrost roślin i też tutaj nie tylko działając do gleby, ale zastosowane dolistnie też będą nam poprawiały, mówię, wykorzystanie składników pokarmowych i wzrost nawożonych roślin. To już było chyba ostatnie pytanie. Jeżeli będą jeszcze jakieś inne pytania, na wszystkie pytania odpowiemy Państwu elektronicznie, także to, co dzisiaj tu już nie udało nam się, bo czas nam się skończył wystąpienia, ale na wszystkie pytania, które jeszcze dotrą, odpowiemy Państwu drogą mailową. Także ja dziękuję Państwu za uwagę.